We wtorek 29 kwietnia drużyna Lecha Poznań odbyła trening na stadionie Obornickiego Centrum Sportu przy ulicy Obiezierskiej. Dla wielu fanów kolejorza była to niezwykła okazja do zdobycia autografów zawodników i zrobienia sobie zdjęć ze swoimi ulubieńcami. Spotkanie z piłkarzami odbyło się w ramach akcji Lech na Landach. Roku. No właśnie, co to jest? Wojsko treningowe z obok, nie? Na niebieskich i pomarańczowych, w środkowej strefie znajdują się w zielonych plastronach tak zwani zawodnicy neutralni. Widzimy, że są to zawodnicy, którzy na co dzień grają na tak zwanej szóstce. Są to defensywni pomocnicy. Panie trenerze, runda finałowa, pierwsze zwycięstwo na koncie kolejorza, ale przed Wami kolejne wyzwania, wyjazd do Bydgoszczy. No nie tylko Bydgoszcz, ale jeszcze pozostałe spotkania, także 6 spotkań przed nami, wiem, że się może wydarzyć, ale jesteśmy dobre myśli. Mam nadzieję, że piłkarzom będzie dopisywało zdrowie, że tych kartek nie będziemy za dużo dostawali, wtedy naprawdę będzie mocny. Proszę powiedzieć, praca w kolejarzu to nie jest lekki chleb. Jak Pan odczuwa, szczególnie jeżeli chodzi o kibiców, tą atmosferę, jak to wpływa, bo to wiadomo, że czasami presja jest ogromna. Kibice są wymagający, bo to jest duży klub, w związku z czym jak wygrywamy jest wszystko ok, jak przegrywamy jest większa presja. No ale z tym trzeba się liczyć, pracując w takim klubie jak Lech Poznań. Mając tak liczne trybuny i tak wielu sympatyków, no to zawsze będzie taki moment, w którym trzeba udowodnić, że zasługuje się na to, żeby tutaj być. Wyjazd do Bydgoszczy. W Bydgoszczy nigdy Lechowi dobrze się nie grało i łatwo. Czego się spodziewa Pan ze strony rywala? Nie grało się łatwo, ale czas to zmienić. Natomiast myślę, że rywal będzie grał podobne spotkanie jak na Legii, czyli troszeczkę zamknięty, schowany. Będzie liczył na wyprowadzenie kilku kontrataków, a my musimy grać swoją piłkę. Po pierwsze szacun, po drugie trzecie znowu szacun dla stadionowych wariatów. Możesz mówić co chcesz, ale wiesz... Sprawne zawodnicy w dzisiejszym Jak Wy jako zawodnicy odbieracie tego typu akcje? Bardzo fajna inicjatywa ze strony tutaj władz, że no coś fajnego, taki mały przerwnik od treningów, bo wiadomo, mamy teraz 6 tygodni, które ciężkiej pracy i taki mały wypad na pewno nam służy. Sporo fanów, cała Wielkopolska praktycznie kibicuje kolejarzowi, także no coś innego. Dla Ciebie pierwsza wizyta obornika? Tak.
Pierwsza i na pewno zapamiętam sobie, bo bardzo miło. Fajny obiekt, fajnie kibice, także na pewno mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę. Jak wspomniałeś, fajna przerwa od treningów, ciężkie prace, ale przed Wami poważne mecze. Między innymi teraz czeka na Was wyjazd do Bydgoszczy. Tak, 6 spotkań zostało i te 6 spotkań są praktycznie, każdy jest bardzo ważny dla nas, bo nic nie zależy od nas, my musimy tylko swoje mecze wygrać i liczyć na to, że drużyna z Warszawy się potknie, także na pewno ten mecz w Bydgoszczy będzie ciężkim spotkaniem, ale wierzę w to, że jak potrzymam tą formę, która do tej pory jest, to wyjdziemy na tą komplet punktów. Dzień dziewczyska, świętujemy mistrzostwo? Tak najbardziej. Dzięki, powodzenia.